To mój mąż. Zdrajca, idiota, pasożyt. Śpi z każdą. A ja? Przez faceta. Jasne, że tak. Wszystko to najgorsze to tylko przez nich. Staramy się, aby nasi klienci mieli komfortową obsługę. A panowie tak bez pukania? Jak pani opowiem, co on na wyrabiał. Przyszedł tutaj. Awanturę zrobił. Z Ewelinką chciał się widzieć. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ubierasz się jak jakaś ladacznica. Faceci się za tobą oglądają na każdym kroku. Jak dobrze, że do was trafiłam. Tutaj przynajmniej czuję się bezpieczna. Jeśli żona nie może przyjść osobiście, może sporządziłaby dla pana upoważnienie. Trenujesz te swoje młode siksy. Myślisz, że nie wiem, co się dzieje w szatni po treningach? Żebyś ty tak przejmował się moją energią. Przejmuję się rachunkami za energię. I tym, że nie mam z czego za nie płacić. A gdyby te najścia i awantury się powtarzały, załatwię wam przeniesienie do innego ośrodka. Dziękuję, pani Michał. Zrobię wszystko tak, jak pan mówi. Na 100%. Będzie dobrze. Ja sobie pomyślałam, dlaczego wszyscy faceci nie mogą być tacy jak pan Michał. Tacy mądrzy, dobrzy. Źle się pani czuje? Jak już mój mąż zostanie nieboszczykiem, to zgarnę taką kasę, że kupię sobie Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Przyda mi się takie gniazdko. Mamo! To znaczy, ranił pan oskarżonego, panie Wiesławie. Łap lapa w łapę i uciekaj co sił lub zrób status, umieram za kilka chwil. Tylko nie ma wifi, to twój ostatni wiz. Adios, koniec transmisji na dziś. Chcę pani ustalić adres biologicznej matki. Ale nasza pomoc będzie możliwa jedynie wówczas, jeżeli wystąpi o to ośrodek adopcyjny. Nie ma takiej możliwości. Ale bez informacji, który ośrodek adopcyjny zajmował się pani sprawą, niewiele możemy pomóc. Składki dla wszystkich pracowników równo w godzinę. Właśnie dlatego jestem główną księgową. A tutaj jest adres tej Lafiryndy, co z nią sypia. Fuj! Ohyda! Wszystko jest rozliczone i opłacone.